Wilno jest miastem szczególnym dla dużej rzeszy Polaków. Wielu znaczących nie tylko dla polskiej historii świętych połączyło swoje losy z tym miejscem, które przez lata wiele znaczyło w polskiej kulturze i historii. Może właśnie dlatego w leżącym na wschodnich rubieżach współczesnej Polski Białymstoku są miejsca, które do Wilna prowadzą polskie myśli bezpośrednio. Jak ten niezwykły fresk na ścianie białostockiego seminarium. Zarysy znanych każdemu miłośnikowi Wilna budowli pokazują to kulturowe, ale przede wszystkim duchowe bogactwo, które było zaczynem rozwoju szczególnej wileńskiej religijności. Jej punktem centralnym stała się ostra brama i królująca w niej Matka Miłosierdzia. Maryjny wizerunek czczony przez prostych ludzi, ale także przez znaczące postaci polskiej historii. W białostockiej katedrze, jakby wprost przeniesiony z ostrej bramy, wizerunek Matki Miłosierdzia otaczany jest licznymi wotami i nieustającą modlitwą zwykłych ludzi. Ta katedra to kolejne miejsce, gdzie wciąż żywa jest atmosfera wileńskich świątyń. Rozwój chrześcijaństwa w Wilnie część głównie prawosławnych historyków łączy z męczennikami za wyznanie wiary z XIV wieku Antonim, Janem i Eustachem. Ich szczątki, po czasowym pobycie w jednym z moskiewskich muzeów religii i ateizmu, znalazły ostateczny spoczynek w monastyrze Świętego Ducha w Wilnie, gdzie są popularnym celem pielgrzymek wyznawców prawosławia. Wilno jest jednak związane z wielobarwnymi postaciami świętych Kościoła katolickiego. W wieku XV na Wawelu przyszedł na świat Kazimierz Jagiellończyk, królewski syn, którego wychowawcą i nauczycielem był Jan Długosz. Angażując się w sprawy wagi państwowej, wiele czasu poświęcał rozwojowi swojej duchowości, ofiarowując każdy dzień życia Matce Zbawiciela. Omni die dic Marie. Każdego dnia sław Maryję stało się jego przewodnim zawołaniem. W 1484 roku zmarł na gruźlicę w opinii świętości i został pochowany w katedrze wileńskiej. Kiedy otworzono grób królewicza w 1602 roku w trakcie trwającego procesu kanonizacyjnego, jego ciało odnaleziono w stanie nienaruszonym. Liczne pokolenia Wilnian uciekały się do wstawiennictwa świętego Kazimierza z głębokim przekonaniem i wiarą, wznosząc świątynię pod jego wezwaniem, a kult świętego Królewicza rozszerzył się na całą Rzeczpospolitą.
Także z Wilnem splotły się losy świętego Andrzeja Boboli, gorącego czciciela Maryi, związanego od początku swojej działalności z kościołem świętego Kazimierza w Wilnie. Andrzej, jako apostoł Pińszczyzny i Polesia, pragnął odbudować życie religijne pośród ludzi najbiedniejszych. Nawiedzał zaniedbane duchowo wioski, gdzie szerzył się zabobon i pijaństwo. Udzielał sakramentu małżeństwa, chrzcił, a wielu prawosławnych pod wpływem jego żarliwej religijności przeszło na katolicyzm. Stało się to przyczyną nienawiści ortodoksów i doprowadziło do tragicznej, męczeńskiej śmierci Boboli. W 1657 roku kozacy najechali ziemię pińską. Mordowali Polaków i Żydów. Szukali katolickich kapłanów. Udało im się schwytać Andrzeja i wtedy zaczęło się jego męczeństwo. Zawieszonego głową w dół zabili uderzeniem szabli w czaszkę. Jego ciało nie uległo rozkładowi. Mnożyły się cudowne uzdrowienia. W 1923 roku w stolicy apostolskiej udało się odzyskać ciało Andrzeja z komunistycznego Muzeum Medycznego, gdzie było przechowywane w charakterze eksponatu. 17 kwietnia 1938 roku Andrzej Bobola został kanonizowany przez papieża Piusa XI. Jego cudownie zachowane doczesne szczątki w towarzystwie takich znamienitych osobistości jak widoczny na pierwszym planie książę Andrzej Lubomirski w uroczystej masowej procesji przez Rzym zostały odprowadzone na dworzec kolejowy, skąd specjalnym pociągiem przewieziono je do Polski. Przejazd świętego Andrzeja przez polskie miasta stał się wielkim wydarzeniem religijnym i państwowym. Gromadził tłumy Polaków i najwyższe władze. Wydaje się dzisiaj, że ten bogaty duchowo czas umocnił moralnie polskie społeczeństwo na tragiczne następstwa września 1939 roku. Matka Boża Miłosierdzia pojawiła się w Ostrej Bramie w XVII wieku. Miejsce i obraz pełniły szczególną rolę w religijności mieszkańców Wilna. Gorącymi czcicielami ostrobramskiej Maryi byli także ludzie znaczący nie tylko dla polskiej kultury i historii. Adam Mickiewicz, Stanisław Moniuszko, Józef Piłsudski, Jan Paweł II. Liczni, zwykli wierni obdarowywani byli wieloma łaskami przez Matkę Bożą Ostrobramską. Gromadziły się przy niej rzesze wyznawców oraz przedstawiciele najwyższych władz.
Nosząc koronę królowej niebios, a także królowej Polski, kształtowała duchowość wielu pokoleń, dla których Matka Miłosierdzia stała się źródłem inspiracji dla dobrego i świętego życia. Błogosławiony Jerzy Matulewicz, litewski duchowny katolicki i wrażliwy społecznik, był jednym z nich. Został biskupem wileńskim w 1918 roku. Był to trudny czas dla Wilna ze względu na tlące się w tym rejonie spory narodowościowe pomiędzy Polakami i Litwinami. W jednym ze swoich listów pasterskich napisał: Święty Kazimierz, jako królewicz Polski i Litwy, jednakowo kochającym sercem ogarniał Kraków i Wilno, Polskę i Litwę. I dziś błagać go mamy, by wstawiennictwem swoim usuwał spośród nas usterki narodowościowe i społeczne, by miłość Chrystusowa i zgoda w sercach braterskich zakwitły, by w kraju naszym pokój prawdziwy panował. Biskup Matulewicz był także prekursorem ekumenicznego dialogu z prawosławiem. Jego wysiłki napotykały jednak liczne przeszkody, także w sercach kapłanów. Dlatego też złożył rezygnację z wileńskiego biskupstwa na ręce Piusa XI. Zmarł w 1927 roku w Rzymie. Pozostawił po sobie dziennik duchowy, który stał się jednym ze świadectw jego świętości. Również błogosławiony ksiądz Henryk Chlebowicz związał swoje powołanie z Wilnem w trudnym historycznym okresie, kiedy moralne wybory kosztowały życie. Jako wykładowca teologii na Uniwersytecie Wileńskim prowadził także aktywną działalność duszpasterską. Był znany i ceniony w kręgach kulturalnych Wilna. Po zamknięciu uniwersytetu słynne stało się jego opłatkowe przemówienie w domu akademickim. Trzymam w ręku opłatek, ale wolałbym trzymać karabin. Gdy jednak zwyciężymy, niech rękę karzącą powstrzyma ręka miłości. Kiedy Wilno zajęli Niemcy, zelżały prześladowania religijne. Zaczął zatem intensywną pracę duszpasterską w trzech parafiach leżących na północ od Mińska. Garnęły się do niego tłumy, a ponieważ nauczał w języku polskim, białoruskie kręgi nacjonalistyczne kolaborujące z Niemcami patrzyły z wielką niechęcią na jego działania. Został aresztowany, wywieziony do lasu koło Borysowa i zastrzelony 9 listopada 1941 roku. Zginął jako męczennik za wiarę. Jego ciała do dziś nie odnaleziono. Z Wilnem związane są także początki tak ważnego i popularnego dzisiaj na całym świecie przesłania Bożego Miłosierdzia. To właśnie tutaj udało się świętej siostrze Faustynie Kowalskiej doprowadzić do namalowania pierwszego wizerunku Jezusa Miłosiernego przez Eugeniusza Kazimirowskiego. W krużgankach Ostrobramskiej kaplicy ów wizerunek był przez 3 dni po raz pierwszy wystawiony podczas obchodów jubileuszu odkupienia świata, 1900-lecia męki Zbawiciela. W ostatnim dniu uroczystości, czyli w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, kazanie o Bożym Miłosierdziu wygłosił błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, spowiednik świętej i wielki czciciel Bożego Miłosierdzia. Błogosławiony ksiądz Sopoćko, podobnie jak ksiądz Chlebowicz, związany był z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W czasie wojny zaangażował się m.in. w pomoc Żydom. Cudem uniknął aresztowania przez Niemców i ukrywał się poza Wilnem do końca okupacji. Po przeniesieniu wileńskiego seminarium do Białegostoku w 1945 roku pracował jako jego profesor, cierpliwie służąc, mimo przeciwności również w łonie samego Kościoła, szerzeniu przesłania Bożego Miłosierdzia. Zmarł 15 lutego 1975 roku.
Z Wilnem oraz Uniwersytetem Stefana Batorego związany był także późniejszy biskup siedlecki, ksiądz profesor Ignacy Świrski, którego niezwykły życiorys wydaje się być kontynuacją spuścizny wileńskich świętych. Urodził się 20 września 1885 roku w Ellernie na Łotwie. Był jednym z sześciorga rodzeństwa. Jego ojciec arendował rozmaite majątki, ale umarł dość wcześnie i matka musiała się przenieść do miasta. Najstarszy brat Ignacego pracował w Dyneburgu na całą rodzinę z wielkim poświęceniem. Ignacy zdobył tam wykształcenie średnie, zakończone egzaminem dojrzałości w petersburskim gimnazjum. Zastanawiał się, jak poprowadzić dalej swoje życie. Po namyśle i przeczytaniu licznych duchowych lektur wybrał kapłaństwo. Jako student Wydziału Filozoficznego i Teologicznego w Seminarium Duchownym w Petersburgu został skierowany na dalsze studia na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie w roku 1910 uzyskał tytuł doktora filozofii, a następnie w 1914 doktora teologii. Będąc w Rzymie, obserwował z jednej strony dużo ludzi biednych, a z drugiej strony arystokrację, zwłaszcza rosyjską, niemiecką. I poza tym takie wystawne ceremonie w Bazylice Świętego Piotra. I zastanawiał się nad tym, jaka rola jest Kościoła wobec takiej sytuacji społecznej. I dlatego przeżywał wewnętrzną walkę, czy rzeczywiście przyjąć święcenia. No i jakoś umieć się znaleźć w tej rzeczywistości. Po powrocie do Petersburga w 1914 roku zostaje mianowany profesorem teologii moralnej w Seminarium Mochylowskim, a następnie profesorem Petersburskiej Akademii Duchownej. Po krótkim pełnieniu funkcji dyrektora Polskiego Gimnazjum w Dyneburgu udał się do Polski, gdzie wstąpił do polskiego wojska. Pełnił funkcję kapelana szpitala polowego, proboszcza garnizonu, a następnie całej dywizji i ostatecznie dziekana 4. Armii. Świadkowie wspominają, że oddawał swoje pobory na środki sanitarne dla rannych. W 1921 roku ksiądz Świrski został mianowany profesorem teologii moralnej na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Przyszło mu tworzyć Wydział Teologiczny Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w okresie bardzo trudnym, po zaborach, po przeniesieniu z Akademii Petersburskiej do Wilna. Potrzeba była też kształcenia szeregów duchowieństwa, które potrzebowało wyższego poziomu wykształcenia teologicznego. Starał się wprowadzić seminarium duchowne na uniwersytet. Udało mu się wiele rzeczy dokonać. Wydział miał bardzo wiele trudności również finansowych. I chociażby studia teologiczne, czasopismo wydawane przez Wydział Teologiczny, to było dzieło właśnie księdza Świrskiego i innych profesorów, którzy za własne pieniądze wydawali te tomy tychże studiów. Ksiądz Świrski był szereg razy dziekanem Wydziału Teologicznego. Należał do tych ludzi, których bardzo klerycy lubili, studenci Wydziału Teologicznego. W Wilnie to wspominano, kiedy był dziekanem Wydziału, że on wszystko rozdawał studentom, jakieś pensje, pieniądze. Taki był. Ksiądz profesor Świrski, mimo licznych zajęć na uniwersytecie, miał jeszcze czas na spowiadanie. Opowiadają świadkowie, przy jego konfesjonale były najdłuższe kolejki. Wybuchła II wojna światowa. Nadeszła noc okupacji, najpierw sowieckiej, potem niemieckiej i czas próby dla postawy moralnej także profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego. Wszystkie przekazy mówią o wielkim zaangażowaniu księdza Świrskiego w ratowanie Żydów, ale niestety nie mamy konkretu. Na czym polegało? Wiadomo, że to polegało na udzielaniu fałszywych dokumentów, podrobionych metryk chrztu, później kierowaniu odpowiednie miejsca do schronienia z getta wileńskiego. Po zamknięciu uniwersytetu
Ksiądz profesor Świrski wykładał psychologię i teologię w ramach działającego jeszcze seminarium. I kiedy seminarium profesorowie i klerycy 3 marca 1942 roku byli aresztowani i uwięzieni na Łukiszkach, w więzieniu tym słynnym wileńskim, on nie był wtedy w tym momencie w seminarium i uniknął uwięzienia. I ukrywał się poza Wilnem w majątku Zdziechowskich w parafii Turgiele, chodził po cywilu i potocznie nazywany był Dziadunio. Kiedy Sowieci zajęli tamte tereny, to oczywiście wrócił do Wilna i znowu rozpoczął wykłady. Kiedy profesorowie wrócili z obozów na Litwie i klerycy wracali z różnych stron świata do Wilna, 1 października 1944 roku otwarto znowu seminarium w Wilnie. I ksiądz profesor Ignacy Świrski rozpoczął znowu tam nauczanie. Ale trwało to krótko, bo 20 lutego 1945 roku Sowieci zamknęli seminarium. Dosłownie w czasie wykładów przyszli i powiedzieli, że seminarium działa nielegalnie i że Litwini niech wyjeżdżają do seminarium do Kowna, a Polacy do Polski. W tym momencie akurat arcybiskup Jałbrzykowski przebywał w więzieniu tym śledczym przy ulicy Ofiarnej, ale 24 lutego wypuszczono go z więzienia i wtedy on podjął decyzję po naradzie z profesorami o przeniesieniu seminarium do Białegostoku. 30 kwietnia tak zwanym transportem uniwersyteckim profesorowie Wydziału Teologicznego przyjechali do Białegostoku. Decyzja arcybiskupa Jałbrzykowskiego była taka, że w Białymstoku rektorem zostaje ksiądz profesor Ignacy Świrski. 8 maja rozpoczęto wykłady. Był tym jednocześnie i rektorem seminarium i tak zwanym ojcem duchownym, który prowadzi modlitwy, rozmyślania z alumnami. Przez rok kierował i seminarium, i wydziałem teologicznym. Bo przez jakiś czas również tu w Białymstoku działał Wydział Teologiczny Uniwersytetu Stefana Batorego. Przygotowywano magisteria również. Świetnie wykładał, sposób zrozumiały i sposób jego bycia, mówienia taki trochę wileński taki. Ksiądz profesor Ignacy Świrski jako pierwszy z profesorów wileńskich w Białymstoku został mianowany biskupem siedleckim i miał uroczystą konsekrację biskupią w kościele farnym w Białymstoku. Kiedy kapituła pojechała, żeby złożyć hołd nowemu biskupowi mianowanemu przez Ojca Świętą, rodzice powiedział, myśleliśmy, że wystąpił, że jakiś swój biskupił, a zresztą stanął między nami niepoznany, zwyczajnie czarne sutanie, bardzo pokorny i wstydził się z własnym biskupem. No i potem ustalono ingres biskupi na 4 lipca 1946 roku. Komuna nie była taka ostra, no więc i władze miasta nie dało sobie bramy triumfalne po drodze przy Białystok, przez Sokoło, Podlaski, no więc wtedy im bliżej miasta, tym więcej ludzi. Także ja przy którejś tam bramie witałem w imieniu młodzieży. Ponoć na granicy diecezji ukląki usuwał ziemię. Piękny dzień był, cała ulica zgromadzona sokołowska, od kilometra, od półtora zapełniona. Kiedy wchodził w progi katedry po schodach, obejrzał się, no będzie przebrane może ludzi. Miał doktorat filozofii, to w Gregorianum robił Rzymie, w Kolegium Germanicum, doskonale mówił po niemiecku, inne języki też znał, podobno jeszcze ze 3, a nie popisywał się, był za skromny. No i tak nazywał się papą, od razu zyskał wielkie nasze, właśnie powagę wielką, bo to tak kapacjalka, siwe włosy i poważne spojrzenie, krzesza sobie, ale taki bardzo dobry. To był nasz papa, nasz ojciec. Doświadczaliśmy ogromnego zatroskania o wszystkie potrzeby. Indywidualnie organizował pomoc dla potrzebujących pomocy.
także chorych, chorujących kleryków czy chorujących księży. Na pierwszym spotkaniu biskup Świrski w charakterystyczny sposób, swoje zaciągając tym wileńskim akcentem, zapytał, czy wy macie książki do psychologii. No, myśmy powiedzieli, że nie mamy. Biskup powiedział, ja za te książki zapłacę. Ktoś z nas padł na pomysł, żeby poprosić, to może ksiądz biskup by nam je podpisał. Zapadło mi to w pamięć, że biskup Ignacy wtedy wziął swoje słynne pióro z zielonym atramentem, podpisał kochanemu księdzu Mieczysławowi Głowackiemu. Jako wielki, wspaniały naukowiec, jako ten, który miał podwójny doktorat z filozofii i teologii, był tak bezpośredni, był tak pełen mądrości, ale nie tylko tej mądrości zamkniętej w sobie, ale umiał tę mądrość przekazywać innym. I przekazywał ją z taką pasją, że myśmy wszyscy tego wykładu słuchali z zaciekawieniem. I to trafiało do naszych umysłów, trafiało do naszych serc. Oświadczył, że będziemy się uczyć filozofii. Problem w tym, w jakim języku. Ale mówi, po co nam szukać języka do wykładów? Przecież my mamy swój ojczysty język, łacinę. Po tych słowach mówi, incipiamus. Zaczynamy. I prawi nam po łacinie o filozofii. No nie wiem, jak księża to zrozumieli, bo ja już mówi niewiele, pamiętam, ale teraz mówi, po polsku wam to przetłumaczę. A później jak skończył już mówi, no a co ponadto, to od złego jest. Kiedy przychodził do nas w soboty na spotkania kleryckie i miał do nas konferencję, tośmy wszyscy słuchali z takim wielkim, zapartym tchem. Przedstawiał nam sytuację i Kościoła w tym czasie, w jakim się znaleźliśmy, i narodu, i zagrożenia, i obawy. No, ale umacniał nas. Myśmy się nie lękali, bo wtedy byliśmy młodzi. Z radością biegliśmy, kiedyśmy jako klerycy mieli swoją kadencję, aby tam usługiwać do mszy świętej. I wtedy, kiedy po mszy świętej, to zawsze było wspólne śniadanie. Ksiądz biskup zawsze miał ten zwyczaj, że wziął półmisek, mówi, no, jednemu, drugiemu, a sobie odrobinkę, bo wiedział, że klerycy są niedożywieni. No, czasem broniliśmy się na ksiądz biskup. No, nie wystarcza zaś, bo ja tam sobie coś zjadł, jakieś niewiele, jakieś drobne rzeczy. Jeden dzień w tygodniu pościł, nie jadł śniadania, a to śniadanie było podawane, to klerycy, nam klerykom to podzielił. I rozmowa przy stole, to nie była rozmowa z biskupem, z patriarchą, tylko biskupa, z ojcem. On nam tłumaczył, wyjaśniał, wprowadzał nas w życie, bo wiedział, że życie jest trudne i nas czekają trudności. Stawał w obronie księdza prymasa, kiedy był atakowany za list biskupów polskich do biskupów niemieckich. Podkreślał jego wielką mądrość, umiłowanie ojczyzny i że to nie był błąd, ale właściwa postawa i podejście i autorytet księdza prymasa. I za to między innymi też był przesłuchiwany. Władze niechętnie na to patrzyły. Kiedy ksiądz biskup wrócił po tej konferencji, jeszcze trzeba było podpisać właśnie, że przyjął do wiadomości aresztowanie prymasa, by w sensie przyjęte, zgnębione, zupełnie, a to nie zwyczaj zrobić zwyczajnie, bo to nie wstydzi tego. I że czy długo w nos, czy całą noc przyjął w kaplicy, modlę się. Mnie i na pewno moim kolegom podobało się, że biskup tak mocno stoi przy wierze katolickiej, przy Ojcu Świętym Papieżu, przy prymasie kardynale Wyszyńskim,
że tak mocno stoi w miłości ojczyzny. I to nam pozwalało później, jako młodym kapłanom, zachować godność i pewien moralny kręgosłup wobec tych rzeczywistości, jakie w czasach komunistycznych działy się wokół nas. Nasz był absolutnie wierny swojego ciała, wychowany na wschodzie, znał i Hitler, i komunizm. Nie było wątpliwości, posłanie Polski. Poświęcenia. Poprosił, żebyśmy przyszli na spotkanie z nim. I wygłosił przemówienie. Pójdziecie na parafię i będą was śledzić. Z jednej strony UB, a z drugiej strony będą was śledzić ludzie. Czy ten ksiądz jest taki żyjący w czystości, świątobliwy? Czy to, co on robi, to jest prawdziwe dla niego? I tak to się skończy wszystko jakąś wywózką na Sybir, że właściwie my nie damy rady odnieść zwycięstwo nad komunizmem. No sceptycznie, bo myślał, że jest źle, a ja mówię, jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Prawda? No czy będziecie moimi księżmi, czy rządowymi, prawda? Ale potem władze mówią, że ci księża przyjęli opuszczenie, to była reakcja świeckiego, prawda? A to było bez zacierczewienia, ale rzeczywiście poczucie godności, powagi, wartości kościoła. Nazywali księży w diecezji świerszczaki, tak mówiło się o tym. Ale ja myślę, że to nie chodziło o tę walkę polityczną takie tutaj, tylko o całą postawę taką szacunku dla człowieka. Był sześciokrotnie przesłuchiwany w Wydziale do Spraw Wyznań czy w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. I oni uważali, no, że biskup Świrski nie jest jakimś bojownikiem, myśmy powiedzieli, tak? Ale że, no, że z nim na pewno się dogadać nie da. Zawsze nam mówił, że trzeba mieć żywą, głęboką wiarę. Bo będziemy przeżywali doświadczenia, te bolesne komunizmu, ale musimy mieć ducha. Tego ducha w nas budował. Ducha miłości Boga, Kościoła, Ojczyzny i tego zdrowego patriotyzmu. Potajemnie został konsekrowany na biskupa włocławskiego, taki biskup pawłowski. Po latach oczywiście to wiedzieliśmy, bo tak to nie. To tu biskup Świrski to zrobił na życzenie Stolicy Apostolskiej. Kiedy były trudności, mówi, no jak rządzić? Lud podlaski, kler warszawski, biskup wileński, jak rządzić w takiej trudnej sytuacji? Jeździć pociągiem, powozem przysłali powóz wewnętrznym do stacji, do przystanku kolejowego, więc wsiadłem się w przedziale. Biskup Łoziński był w Pińsku, dlaczego biskup jedzie trzecią klasę zawsze, bo to jest druga i pierwsza, dlatego, że nie ma czwartej. No, był człowiekiem, no, bardzo bym powiedział, dla księży to no, wymagającym, ale bardzo by rozumiałem. Na ten biskup przyjeżdżał, właściwie szartował rano, jeszcze ludzi nie było, była lustracja kościoła, prawda? Więc proboszcz, sekretarz, kleryk na posyłki i wyschodził, obchodził go się, patrzył na co on widział. Patrzył, co jest ławnica, pastora, to jego pastora. Matka Boska, dziewka. Apostołowie, bandyci. I tak, prawda, skwitował cały zawalowany. No on jako jeden z nielicznych tam chciał, żeby wesela były bezalkoholowe. No bo tutaj się ten alkoholizm tak szerzył. Wtedy bardzo u nas to tutaj wiem, że podpisywał takie obrazki z błogosławieństwem zawsze. Jeśli jakaś para zdecydowała się, rzeczywiście tak to zrobiła. Boże, proszę bardzo, pastora, a taką z Australii, taką pomarańczówkę, ale wspaniałą, że powiedzmy się, to wypije, no już po wizytacji to można. Ojciec Leon Knabit, zanim trafił do tynieckiego klasztoru, jako seminarzysta doświadczył szczególnej opieki ze strony biskupa Świrskiego. Zachorowałem na płuca,
1973 roku seminarium. Ja prosiłem przerwę seminarium. Byłem w Otwocku, w takim domu dla księży, gdzie wypoczywała księżówka, tam kuracja klimatyczna, jakieś tam leki. No i pierwszy list od księdza biskupa i dostałem: kochany księże Stefanie, czy masz tu ciepłe ubranie na zimę? I potem zdecydował, że to było już na ostatnim roku, że nie będzie czekał ze święceniami moimi razem z kursem sam, tylko że wyświęci je wcześniej, ja skończę 23 lata. No i potem, gdy ja myślałem o swojej sobie do zakonu, a biskup mnie się opuścił, no mówię, kto szczęście chudnie, a ksiądz nie ma z czego schudnąć. Ja mówię, że uważam, że Duch Święty przemawia, prawda, żeby ja miał w sobie. A biskup, no a ja sądzę, że biskupa też Duch Święty przemawia, prawda. No, Duch Święty biskupa ważniejszy od mojego. To ojciec Piotr Stworowski, który był wtedy przeorał w Tyńcu, ja powiedziałem się wystawę, napisał mi ze wszystkim biskupa. Ja mówię, uważam, że jednak ja jestem taki rabcem, ja bym się tam nieroztropnie działał, a jak przyjdzie z zakonu, wychodzimy w garść, prawda, nie będzie szala, bo on by się utopił w wody, będziemy regulowani jego pasją apostolską i tak dalej. No i biskup zaczął się puścić, prawda. Ja miałem powiedzieć mamusie, panie, pani syn poszedł do kościoła, on tam nie będzie pomagał, bo tam jest ubóstwo i tak. No to o tej pory ja będę pani syn. Proszę, jeśli potrzeba, przyjść, ja pomogę. Był znany jako ojciec ubogich. Do niego przychodzili ludzie i wspierał ich, nie zawsze tych, których rzeczywiście trzeba było, niektórzy go wykorzystywali. Dawał nam takie na przykład wskazanie. Lepiej być 10 razy oszukanym przez nieuczciwie proszącego o pomoc, niż odmówić jednemu prawdziwie potrzebującemu pomocy. Jest taki obrazek zapisany w jego życiorysie, że kiedy pewnego razu do kuchni ubogich przyszła wdowa z czworgiem dzieci, wyrzucona z mieszkania. Dowiedział się o tym ksiądz biskup od sióstr pracujących tam w kuchni. No i zlecił, żeby przygotować miejsce w jego osobistym salonie, żeby ta rodzina mogła się zatrzymać, nie mogą być, jak się wyraził, nie mogą być na ulicy. Mówię, proszę Waszej Ekscelencji, skończyłem 7 klas i przyjechałem księdza biskupa prosić, żebym mnie przyjął do liceum biskupiego. Ale mówi, to już jest późno, bo to już było po wszystkich egzaminach, wszędzie pozamykane, to na przyszły rok. Ja tak stanąłem, tak patrzę i on patrzy, a wreszcie mówi, no to chodź. Dyrektor wołał mnie na przerwie i mówi, ksiądz biskup przyszedł, chce się z tobą widzieć. No i zobaczyliśmy się, no pokaż, no gdzie ty mieszkasz. A ja na górze, na takim Watykanie mieszkałem, tam na Smyskało 4. Przyszedł, które twoje łóżko to? Podniósł koc. Jest tylko koc, nie ma nic, poduszki nie ma. Zamiast poduszki moje, te stare ubrania. No a gdzie ty masz kołdrę? Nie mam. A gdzie ty masz poduszkę? Nie mam. No i mówi do rektora, to proszę go przysłać do kurii wtedy i wtedy na tą godzinę. Kiedy ja się zgłosiłem do kurii na tą godzinę, dostałem 2 koce zielone, a on wziął mnie do siebie na górę, zapakował w taką dużą walizkę swoją kołdrę, w drugą walizkę poduszkę, poprosił lokaja, żeby mnie zaniósł. I otrzymałem i poduszkę, i kołdrę. Kołdrę mam do dzisiejszego dnia, a mam 58 lat kapłaństwa. I ta kołdra służyła tyle lat księdzu biskupowi i jeszcze służy i mnie. Przed maturą odwiedziłem księdza biskupa w kurii. No i mówię, że już matura się zbliża. Po maturze chciałbym iść do seminarium. A ksiądz biskup mówi, a na maturę masz jakiś garnitur? A ja mówię, o ten co chodzę. To jest na niedzielę i na zwykły dzień tak. No to mówi, trzeba ci kupić garnitur. I dał pieniądze, kiedy zdałem maturę,
podziękowałem. Później byłem w seminarium. No i tak, że dzięki księdzu biskupowi zostałem księdzem, zostałem wykształcony i do życia przygotowany. Zapragnąłem wstąpić do gimnazjum biskupiego w Siedlcach. I ułożyło się tak nieszczęśliwie, ponieważ pochodziłem z rodziny pięciorga dzieci. Ojciec, tato był chory, mama też gospodarstwo. I nie miałem ku temu warunków, ażeby przebywać i uczyć się w gimnazjum biskupim w Siedlcach, odległych od miejscowości mojej rodzinnej, którą jest Bochyń. Wówczas brat, który był najstarszy, pracował w lecznicy weterynaryjnej jako technik weterynaryjny. Powiedział: idź, ja będę ci wspomagał finansowo, materialnie, będę wszystkie koszta ponosił. I w sierpniu, 25 sierpnia, kiedy miałem już niedługo wyruszać do Siedlec i do gimnazjum, wówczas o godzinie 3 rano podjechały wilisy łubowskie, otoczyły mieszkanie, dom. Wszystkich nas zerwali, postawili pod ścianę, a brata zakuli w kajdanki i robili rewizję od strychu po piwnicę, w stodole i w oborze, szukali, nie wiedzieliśmy czego. I jego zabrali, wywieźli w nieznane. Straciłem wszelką nadzieję. Ale już dokumenty były złożone do gimnazjum biskupiego w Siedlcach. Dlatego wyruszyłem później, przejechałem na placu kurialnym, spotkałem księdza kanclerza Bernarda Filipiuka, profesora. I on się zainteresował mną. Mówi: dlaczego jesteś taki smutny? I ja mu opowiedziałem swoją historię. A on mówi: chodź, idziemy. Zaprowadził mnie do księdza biskupa Ignacego Świerskiego, ordynariusza ówczesnego. Ten pełen dobroci ojcowskiej, miłości, łagodności, wysłuchał moich zwierzeń, przytulił mnie do serca jako małego chłopaka. Poczułem wtedy ojcowskie jego serce, jego dobroć, jego miłość i powiedział: idź, a ja ci będę pomagał. Troszczył się, dbał, pomagał biednym, założył kuchnię dla ubogich, gdzie znowu przychodzili i ja też pouczony doświadczeniem, jako proboszcz też miałem taką kuchnię. Wiedzieliśmy i słyszeliśmy, że biskup pomaga i że taka powinna być rola kapłana. Pomoc biednym to jest inwestycja w drugiego człowieka, w jego serce, w jego umysł. Prawie kończyłem seminarium. Brat jeden też był, uczył się. Nas rodzina była liczna, 5 chłopców, 3 dziewczyny. Poszedłem do księdza biskupa Świerskiego z zapytaniem, czy nie mógłby brat skorzystać z jakiejś pomocy, żeby przynajmniej przez rok nie płacić tego czesnego tu w naszym gimnazjum i liceum biskupim. A ksiądz biskup mówi: no, będzie się dobrze uczył. Zaczął nam opowiadać o swoich wędrówkach pieszych po Niemczech i przerywał swoje opowiadania recytacją Fausta Goethego po niemiecku. Chciałem się pochwalić biskupowi, ordynariuszowi, że przeczytałem Hemingwaya, Stary człowiek i morze. Ksiądz biskup poderwał się: jak można czytać takie bzdury? To hańba. To wstyd, prawda, żeby kleryk brał do ręki taką książkę. To jest, jak to nazwał, nihilizm, to jest, prawda, prąd myślowy, filozoficzny, niezastosowany do ludzkiego życia, do ludzi, do kultury ogólnoświatowej, czy też polskiej, czy europejskiej. Więcej już nikomu nie pochwaliłem się, że przeczytałem tę właśnie powieść. Ja słyszałam o biskupie Świerskim od siostry ojca, która w Wilnie również studiowała w tym czasie. Pamiętała bardzo dobrze częste wizyty biskupa Świerskiego. No, po prostu byli przyjaciółmi.
Więc kiedy się dowiedziałam, że biskup Świrski właśnie jest biskupem w Siedlcach, którym będziemy teraz robić, no to pierwszą rzeczą powiedziałam mu o tym. I on sobie świetnie przypomniał dziadka. Oczywiście powiedział, że przecież znałem Antka dobrze. I od razu zaczęła się niesłychanie taka miła, serdeczna, niemal rodzinna atmosfera rozmowy. No był niebywale życzliwy, bezpośredni, strasznie miły po prostu, niezmiernie, bo nie czuliśmy wcale dystansu. Biskup Świrski pokazał nam swoje zbiory, bo nie dość, że był miłośnikiem sztuki, ale był kolekcjonerem i to takim znaczącym. Naprawdę miał bardzo dobre wyczucie. Te obrazy, które u niego wisiały, obejrzałyśmy, wisiały, miał taką małą galerię w Pałacu Biskupim. Obraz właśnie biskup Świrski zażyczył sobie, żeby przyjechał do Siedlec. Myśmy jeszcze zdążyły w 1967 roku wysłać do księdza biskupa Świrskiego odbitkę naszego artykułu. W 1968 niestety zmarł. Także nie doczekał uznania El Greca za autentyk. Ale wiedział o tym, że myśmy napisały artykuł i że badałyśmy bardzo, bardzo na tyle, ile mogłyśmy ten obraz i całą literaturę. W 2009 otrzymałyśmy Krzyż Odrodzenia Polski, oficerski krzyż, także jesteśmy oficerami. I ten krzyż wręczył nam świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński przed obrazem w Siedlcach. Niestety nie dożył tej uroczystości biskup Świrski, ale myślę, że z góry spogląda i cieszy się, że obraz wisi w muzeum. Rano idę składać szanowanie się biskupowi. I wchodzimy tam w kurię, a po tych schodkach do tej przewodówki, a druga siostra Józia zapłakana. Godzina tam jest, 11 zła. Co się za? Pastor Szuman. Kiedy? Do wszystkiego. Śmierć nastąpiła dokładnie w tym momencie, kiedy w katedrze odezwały się dzwony na Anioł Pański o 12. Ja się powiedziałam tam jeszcze, że bieliznie, prawda? Się tam znalazłem, puścili do niego i ubierano go do trumny. Prosiłem się do Boże, ale ja mu stół zakładam na tym do trumny. Myślałem takie wdzięczenie się. On mi zakładał stół jako kapłanowie, prawda, przyświęcenia, a ja mu za to dostał tę drogę. Od momentu śmierci Świrskiego w 1968 roku popularny wśród wiernych stał się jego testament. Trumna musi być stanowczo drewniana, sklecona z najprostszych desek sosnowych i niemalowana. Podczas nabożeństwa w kościele nie wnosić jej na katafalk, tylko postawić ją na posadzce. Za miejsce wiecznego spoczynku obieram sobie ostatnie miejsce na cmentarzu. Proszę również i zaklinam, aby na pogrzebie moim lub po nim nie było żadnego przemówienia. Nie wszystkie te zalecenia zostały jednak spełnione, a pogrzeb biskupa w siedleckiej katedrze miał szczególny i podniosły charakter. Przemawiał wówczas sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński i powiedział, chwaląc bardzo księdza biskupa za jego postawę wierności Bogu, Kościołowi i wielkiego patriotyzmu, powiedział, był pasterzem i ojcem. I ja będę się starał, żeby do was przyszedł ojciec. Prymas Wyszyński powiedział, odnosząc się m.in. do testamentu zmarłego. Jesteśmy pełni szacunku dla woli pokornego i cichego sługi Bożego. Jednocześnie jednak pamiętamy przykazanie Chrystusa, który pragnie, aby świeciła światłość nasza przed ludźmi, by widzieli uczynki dobre i chwalili Ojca. Z tej woli Twojej, biskupie Ignacy, kujemy broń przeciwko Tobie. Skoro wyrzekłeś się samego siebie, wyrzekłeś się i tego, by milczano o Tobie. Wszystkie wypowiedzi o biskupie zawsze bym nie słyszał, że są świeckie ludzie, ani jednej negatywnej wypowiedzi o nim.
że wszystkie wypowiedzi pozytywne, dobry człowiek, arcyopiech lubiany, dobry biskup, tak. Święty biskup. Tak. To był sługa, który służył i swoje pasterzowanie poświęcił służbie Bogu i człowiekowi. Moje osobiste i nie tylko moje zdanie, że on jest święty na pewno. Jak on nie jest święty, to nie może być. I gdyby dzisiaj umierał, byśmy wołali, jak wołali na Placu Watykańskim. Subito sancto. Miejsce wiecznego spoczynku biskupa Ignacego Świrskiego jest dostępne dla wiernych, którzy odwiedzają Siedlecką Katedrę. Mieszkańcy Podlasia pamiętają w modlitwie o swoim arcypasterzu, odnowicielu życia kościelnego, ojcu ubogich, z cichą nadzieją na wyniesienie go na ołtarze jako kolejnego świętego, który z Wilna trafił do nieba.